reforma programowa. Obowiązkowe legendy w programie nauczania. Jeśli nie przesłuchasz tego odcinka do końca, to na bank będziesz kiblował. Dotarłem do informacji, iż w zeszłym roku wprowadzono reformę programową, która zakłada, że w szkole podstawowej dzieci mają znać najbardziej klasyczne polskie legendy. Dlatego z pomocą przychodzę ja, dzielny opowiadacz, który raz w tygodniu dzieli się z Wami wspaniałymi historiami. A dzisiaj mam dla Was opowieść o Wandzie, która, żeby ocalić swój gród przed Niemcem, była zmuszona do ruchu ostatecznego. To jedna z najpopularniejszych polskich legend, którą znajdziecie w wykazie. A co się stało? O tym już zaraz. Otwieramy zeszyciki i startujemy. Krakowem przez wiele lat rządził wielbiony przez poddanych książę Krak. Dobry, mądry i sprawiedliwy był to władca, więc po jego zgonie było w Krakowie smutno. Gołębi na rynku było jakby mniej, co akurat mogło być plusem tej sytuacji. Obwarzanki były czerstwe i powodowały wypadanie zębów. A hejnał brzmiał jak smutny krzyk pijanego słonia. Krakowianie mieli też inne zmartwienie, ponieważ książę nie zostawił po sobie potomka męskiego, tylko córkę, Wandę. To ona miała objąć tron po tragicznie zmarłym ojcu. Wszyscy obawiali się, że młoda księżniczka nie poradzi sobie z rządzeniem królestwem. Bo była kobietą, bo to płeć słaba, baby do garów. Ale Wandzia szybko pokazała, że jest superwoman. Brawo, Wanda. Mówi się, że odziedziczyła ona po ojcu same najlepsze cechy, a mianowicie mądrość, pracowitość, wrażliwość czy precyzja. Jeżeli potrzebujecie jakiś ściem do CV, to napiszę Wam to wszystko w komentarzu. Ludzie ją kochali. Nie dziwne więc, że informacje o jej wspaniałej osobowości, a do tego niespotykanej urodzie, dotarły aż do odległych krain, w tym do Niemiec. A tam władzę sprawował książę Rytgier, który za wszelką cenę chciał mieć ją na własność. Niemiecki władca nasłuchał się od swoich ludzi historii na temat Wandy i postanowił, że zdobędzie ją dla siebie. Ale nie był taki głupi, żeby się za babą uganiać, jak jeszcze nigdy nie widział jej na oczy. Posłał swoich przydupasów do Polski i kazał im zrobić rozeznanie, tak zwany research. Chłopaki dostali wytyczne, co mają sprawdzić i ruszyli do tego dzikiego kraju. A z Niemiec jednak troszkę się jedzie. Długa to była droga, ekipa zastanawiała się, czego może się spodziewać po takiej krainie. Gdy ujrzeli jednak Kraków, to przyłbice pospadały im z głów. Pierwszy gród, cudowne kobiety, lasy jak marzenie. Jeszcze wtedy nawet rzeki były czyste. Niestety chyba za bardzo im się spodobało to miasto, bo kilka wieków później ich potomkowie wrócili na zdecydowanie dłuższy okres do Krakowa. Rytgier kazał za wszelką cenę namówić Wandę do zamąż pójścia. Opcja pierwsza. Zakładała, że jego ziomkowie przedstawiają go jako wspaniałego kandydata na męża. Pani Wando, tu mamy takie zdjęcie, to jest nasz kolega Rytgier. Bardzo fajny, ma dobre oceny z przyrody, z biologii, jest orłem. On by chciał z panią chodzić, trochę się sam boi, a powiedział, że pani kanapki może do szkoły przynosić z wuchtem. No taki Rytgier, proszę tu zobaczyć. Gdyby to się nie udało, to mają ją przekupić. No siema lala, co tam jak tam, co robisz? Co do się bierzesz? Wiesz co to jest niemiecka chemia? Perwol, Persil, Ariel, coś ci to mówi? Wunie baja mnie to zbroja pachnie. Mam takiego kolegę, Rytgier się nazywa, co ci? Odkryj tych proszków przywieje, tylko my już z nim chodzić. Ach, ta Wanda, to była kobieta. Kiedy usłyszała ten bełkot, to po prostu podziękowała za propozycję i poprosiła o przekazanie księciowi informacji, żeby się odczepił. Nie mogła zostawić ziemi, naszej polskiej kochanej ziemi oraz ludzi, którzy tak bardzo ją kochali. Zuchwała jesteś pani, zakrzyknął jeden z kolegów Rytgiera. Jeśli nie zgodzisz się po dobroci, krwią spłynie twa ziemia. Rytgier dostaje zawsze to, czego chce. Oprócz prawa miecza są też inne prawa. Odparła Wanda i z podniesioną głową wyszła z komnaty. Krakowcy wielmożowie nie podzielali jednak zdania Wandy. Namawiali ją przez długi czas, aby oddała jednak swoją rękę Niemcowi. Bali się najazdu nieprzyjaciela, a jej uczucia mieli głęboko. W nocy, siedząc w swojej komnacie, Wanda wymyśliła, jak uratować poddanych od wojny. Wymknęła się z zamku i pobiegła nad Wisłę. Popatrzyła się w tą rzeki, którą bardzo dobrze znała i postanowiła do niej skoczyć. Nie były to przygotowania do zawodów ani próbowanie niemieckich płynów do kąpieli. Po prostu oddała swoje życie po to, żeby ludzie w Krakowie dalej mogli mówić po polsku. Rankiem rzeka wyrzuciła jej ciało na brzeg. Poddani wzruszeni od razu zarządzili żałobę.
Niemieccy posłowie opuścili bardzo szybko Kraków i opowiedzieli Rytgierowi o całym zajściu. A ten ponoć zrozumiał, że nie można kupić prawdziwej miłości, ani zabrać jej siłą. Napisz mi, skąd jesteś, a ja poszukam jakąś opowieść z tego rejonu i może akurat następny odcinek będzie właśnie z twojego miejsca. Zapraszam was do sprawdzenia innych ciekawych legend, które przygotowuję już od niespełna roku. I co? Życzę wam dobrego tygodnia. Na razie. Elo!